No siemanku, szanowanko, z tej strony Tomi Juderski! And welcome back to Gruchot! Woo! O Boże, chyba troszeczkę przesadziłem, ale ta gra jest tak po prostu podniecająca, że ona już tutaj puka i się pyta, czy jestem głupi. Ja pierdzielę. W ogóle bym zapomniał, po raz kolejny, musi mi to wejść po prostu w krew. Ale kolejne pozdrowienia lecą dla Frugo, Saszka i Szychoś. Dziękuję wam za tego fanarcika i za pozytywnie odbytą rozmowę. Powracamy do Gruchota, do Jellofi. My się wydaje, że my już właśnie teraz sobie przyjedziemy do... Czekajcie, do tego. Jak to się nazywa? Do Turcji, do Türkiye. Ale nie wiem, ile jeszcze jest drogi przede mną. Wydaje mi się, że zaraz tutaj już za granicą będzie Türkiye, ale nie wiem, gdzie, do jakiej miejscowości mamy pojechać. Czy to przypadkiem nie będzie Istanbul? Ogólnie też wpadłem na pomysł, ponieważ moja żona chce jechać do Grecji, ale ja znowu chcę jechać do Chorwacji i pojadę do Dubrownika. Albo raczej, jak pojedziemy do Dubrownika, to nakręcę taki amatorski film Jellofi, jak jadę z Niemiec do Dubrownika i wam pokażę ogólnie, jak wygląda w Dubrowniku. Dobra, wychodzimy właśnie z naszego pokoju motelowego. Pyk, 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 nic mi tutaj żadnych pieniędzy nie daje. Ogólnie czytałem wasze komentarze i tam parę osób pisało, dlaczego Tomiemu Juniorowi ktoś daje łapkę w dół. Ktoś tam odpowiedział, że popełniam bardzo dużo gaf językowych, na przykład zamiast wziąć, mówię wziąć, czy jakoś tak. Ogólnie chodzi o to, że urodziłem się w Niemczech, wychowałem się na Śląsku, gdzie nikt na Śląsku nie przykuwa uwagi do poprawnej polszczyzny, bo tam się go do po Śląsku i ogólnie to jest całkiem inny klimat, jest w ogóle jest pięknie, jest fajnie, jest w ogóle fajnie, pięknie. Jest scena, jest maraz. I w ogóle, jeżeli ktoś to komuś przeszkadza, no to przepraszam bardzo, ale kurde, nigdy nie przykuwałem uwagi do tego, żeby nauczyć się poprawnej polszczyzny, tylko ja tam, wiecie jak, no wychowałem się na Śląsku te 18 lat, gadałem sobie po Śląsku i nawet jak teraz popełniam jakieś gafy językowe, to miałem z tego polskiego czwórki, piątki, szóstki, szóstki z plusem. Naprawdę. Muszę wam powiedzieć. Zdałem maturę, dostałem się na studia, studiowałem nawet w Łodzi i nie przeszkadzało to nikomu, że gadam po Śląsku. Bo raczej, że mam dialekt śląski i też zdałem studia nawet wszędzie, kurde, płacili mi za studia, bo zdobywałem stypendium. Semestr zdobywałem, kurde, stypendia, naprawdę muszę wam powiedzieć. Ale bardzo mi się to podoba, że tak czy siak mnie oglądacie, że wam się to podoba, bo słuchacie moich historii, moich opowiastek i tak dalej. Sugerowaliście też, żebym stworzył jakiś kanał Juniorski Świat. Jeden kanał juniorski live, drugi juniorski, trzeci juniorski świat, bo bardzo dużo podróżuję. No i ogólnie teraz też od 5 lat mieszkam w Niemczech, gdzie w 70%, 79% nawet procentach używam języka niemieckiego, ponieważ pracuję z Turkami, z Niemcami. Używamy tylko i wyłącznie języka niemieckiego, a polskiego używam tylko i wyłącznie w pracy. Nie czytam polskich książek, nie czytam polskich gazet, nie słucham polskiego radia, nie oglądam polskiej telewizji, nie oglądam polskiego YouTube'a. Tylko i wyłącznie wszystko niemieckie. Bo chcę sobie poszkolić ten język. Dlatego bardzo wam dziękuję i biję wam brawo, że potraficie mnie oglądać, mimo że popełniam gafy językowe. I jestem naprawdę wam bardzo wdzięczny i miły, co jest, będę bardziej. Miły będę bardziej. Będę po prostu miły dla was jeszcze bardziej, nie? Ogólnie zobaczcie, mówiliście też, żebym sobie wyjechał z powrotem, przypuśćmy, do Niemiec pojechał, ale oni tutaj zamykają bramę! Nie da się już tutaj niczego ogarnąć. Ile mam tutaj w ogóle pieniędzy, bo ja mam chyba tylko i wyłącznie 14 kasy. Czekajcie, musimy zobaczyć. 37. To w sumie nie ma aż takiej tragedii. Ja sobie zobaczę tutaj, jak to wygląda z naszym silnikiem. Ogólnie jest spierdzielony już tutaj na maksa, jest 0. Tu jest 0, tu jest 0. Tylko i wyłącznie fuel tank się trzyma. Akumulator też jest na 80%. Jest ok. I ten ignition coil coś tam się też dobrze trzyma. Także nie wiem, czy tutaj muszę sobie naprawić silnik, ale w każdym razie dla mnie Prio 1 to będzie coś takiego, że ja sobie po prostu zatankuję na maksa i jedziemy do Turcji, no bo ja, skoro ja potrafię jechać teraz tym samochodem, wiecie jak, mimo że silnik jest na zero, bo jest spierdzielony, jest pewnie zatarty, filtr paliwa mi też nie... Przewróciłem się do... Nie, no fuck! Fuck, no jak ja teraz mam stąd wyjść, ludzie! Potrafię wyjść. Oh fuck! Jak ja mam teraz ten samochód poprawić? Tak, żeby on był... On stał naprawdę dobrze, normalnie. Żeby on nie stał wbity w tą skałę. Ja chciałem po prostu pojechać na skróty, żeby nie jeździć tym idiotycznymi, kurde, serpentynami, tylko chciałem zeskoczyć tutaj.
i polecieć ogólnie. I co teraz? No? Ja potrafię zbugować każdą grę, to jest bez kitu, nie? Nie mam paliwa. Jedziemy, patrzcie, 60 na godzinę? 80? 100? Jest prawie stuwa. Co tam się dzieje? Ej, trawa leci! Dlaczego trawa leci? Mówiliście, że trawa ma napęd na przód, a on ma napęd na tył, zobaczcie. Mówiłem wam, że ma napęd na tył, a wy mówicie nie, ma napęd na przód. Pomóżcie mi, please help! Kurde, i muszę znowu od nowa zacząć ten, no ja pierdzielę ty, jaki bezsens. Mam nadzieję, że jak tutaj kliknę save and quit, to nie powróci mnie kurde do Niemiec albo do Chorwacji. Bo jak mnie powróci, to się zdenerwuje i to bardzo mocno. Continue. Ale ja też to zasejwowałem, nie żeby teraz była scena, że będzie problem. Gdzie się budzimy teraz? Żeby nie było, że mamy teraz problem z samochodem. Okej. Okay. Tu jest fajnie, jest pięknie. Żeby samochód stał na swoim miejscu i żeby był w porządku. Jest samochód. Zobaczcie, jaki umrzany. Jaki upierdzielony. Ogólnie mi się opony zniszczyły. Oh fuck, co ja teraz tutaj zrobiłem, nie? Co ja teraz tutaj zrobiłem? To nie może tak być. Próbuję jeszcze raz zeskoczyć. Ale rozpędzimy się od samego początku. Geronimo! Dup! Jest, udało się. Geronimo! Drugi raz! Dup! Nie uda się teraz już. Oh fuck. Da się teraz jakoś stąd wyjść? Da się wyjść! Do góry nogami! Ej, pierwszy raz widzę gruchota od spodu, nie? Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, co ja teraz mam zrobić? Jak tutaj wsiadamy? Co teraz się stało? Dlaczego tak odpowiedź? Ja jestem ciekaw, czy mogę mas... O! Jest! Udało mi się przewrócić naszego trabanciola, ale... O Boże, dobra, jedziemy! Ciekawe, czy się uda teraz jechać. Nie! Nie da się, fuck, nie da się! Czekajcie, muszę go jeszcze trochę popchnąć. Nie, no nie da się już rady, no! Bo on się tutaj w barierkę wklinował, to no co za bezsens, nie? Może go muszę jeszcze raz przewrócić na drugą stronę, czy nie? Oh fuck, nie, ja teraz muszę zrestartować grę, żeby tego nie zapisywać. Fensterschließen. Jeszcze raz odpalamy Jell-O-P. Okej, okay. Jest odpalone. Minsk works. Ja chcę zlecieć na sam dół. Continue. Dobra. Rozpędzimy się tak, że obiecuję wam, że zlecimy idealnie po prostu na dół. Słyszałem samochód. Nie wiem dlaczego, ale słyszałem samochód. Żeby nie było sceny, że teraz mi wszystkie opony wybuchły. No dawaj. Gramy, wstawaj tutaj szybko. Czekajcie, od razu trening. Raz, dwa, trzy, cztery. Trening. Raz, dwa, trzy, cztery. Przyciągańsko. Robimy tu też jakieś pompeczki. Get out of here! Dawaj mi tutaj kasę, ziomek. Ja pierdzielę. Jakie to są jaja w tym dzielopi? Coś mi się wydaje, że będziemy po prostu kolejną grę bugować, ale ja chcę po prostu dojechać do Turcji. I tyle. O, jeszcze jest noc, albo już jest noc. Bo nie wiem, jak to teraz tutaj wszystko wygląda. Dobra, bierzemy kluczyk, odpalamy. Musimy się fajnie rozpędzić. Ogólnie tak się w Bułgarii jeździ. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale możecie sobie zobaczyć filmiki na YouTubie, jak się jeździ w Bułgarii. Raz, dwa i jump! Jump! Fuck, no. Znowu, po raz kolejny, kurde, balans. No. O, jednym szlagiem go przewróciłem na drugą stronę. Także już wiem, po co jest to, że możemy uderzyć sobie w samochód. Dobra, i teraz stąd zlecimy. Jump! Fuck!
Fuckers! Ej, 300 na godzinę jechaliśmy teraz, naprawdę, bez kitu. To jest po prostu scena z tym samochodem, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Muszę go tak przewrócić. O! Coś takiego! I już! Widzicie, jaki ten samochód jest lekki, przecież on waży chyba tylko 14 kg, naprawdę. No nie no, 14 kg to by było za dużo. Może z kilo 40. Mamy troszeczkę poczaskane szyby, ale to nic, to jest normalne w Bułgarii. Dlatego nas policja tutaj nie... O, tutaj jeszcze możemy zaskoczyć, nie? Jest kickflip! Kickflip! Udało się kickflipa zrobić! I od razu wylądowaliśmy tutaj przy lejce. Tutaj nic tutaj nie będziemy kupowali, tylko się musimy zatankować. Nie naprawiam silnika, niech się kopci spod tego silnika. Ja to mam po prostu gdzieś. It! Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tego szlauch. Jak to się nazywa po polsku? Wąż, nie? Szlauch. Wąż. Nie starczy! Muszę podjechać jeszcze troszeczkę. Dobrze, że mamy paliwo tak w ogóle. Bo tak to byśmy już w ogóle nie podjechali. Odpalaj, że już tutaj nie pika mi tutaj, no. Dobra. Jest fajnie, jest pięknie. Możemy sobie teraz ładnie zatankować, ale musimy oczywiście pójść z drugiej strony. Bo idiotyczne jest to w tej grze, że nie działają skoki. Skoki. Jak małysz. Ej, nie, naprawdę nie mamy... Nie mamy oleju, nie mamy kurde paliwa nigdzie. Nigdzie, patrz. 9? O, 10! Ładnie się zatankowało, ładnie. To teraz jeszcze tutaj trzeba zatankować to tutaj. Pyk, jest fajnie, jest pięknie. Tankujemy. Tankuje się, nawet się tankuje, muszę wam powiedzieć, że nawet się tankuje, aż się zdziwiłem. Ile w ogóle teraz zapłacimy? Chyba z 20 marek. Okej. Okay. 20 marek. Jest ładnie, jest pięknie, jest fajnie, jest pięknie. Naprawdę coffee beans można tak sprzedać za tak mało. 2 na 3. 1 na 3. Za chwilę te wet tires mi wybuchną. Ale to nic, ja to wszystko robię dla was. Z waszych donatów sobie kupię po prostu nowego Trabanta. Zobaczcie, 0, 0, 0, 3, 4 i 0. Nie, 4 żartowałem. Dobra. Idę ogólnie teraz zapłacić za to paliwo. Nie będziemy się naprawiali, bo mamy to po prostu gdzieś. Bo i tak tutaj w Bułgarii nic nie ma. Zapłacimy sobie po prostu za to paliwo. O, 8, ładnie. Ładnie, 8. No także jest w porządku, bo zostało nam 29. Ale zostawimy sobie teraz tą kasę tutaj. Jedziemy po prostu do Turcji. Bo już prawie jesteśmy w Turcji. Salam aleikum. Tam już wszyscy gadają salam aleikum. Salam aleikum. Azenasycin. Jak to było? Salam aleikum. Bo, nie, to teraz było po temu. Po węgiersku, ale to jest ogólnie... Dziena nam ici, paraver. Coś takiego, to jest... Chyba kocham cię, dawaj pieniądze. Okej, dobra, jesteśmy... Papers, please! Otwórzmy sobie tutaj okno. Ogólnie Turcy odbudowali Niemcy po II wojnie światowej, dlatego jest tyle tych Turków w tych Niemczech. Nie może im tego nikt mieć za złe. Wow! Naprawdę mi zajrzał do bagażnika? On mi pierwszy raz zajrzał do bagażnika, widzieliście to? Turcję! Gdzie jedziemy teraz? M Tarnowo to Turcję, no to przecież tu już jest Turcja, tu jest Istanbul, tutaj. Oczywiście ten przesmyk jest zrobiony tak na maksa wielki jest ten przesmyk, ale tu jest Istanbul. Wydaje mi się, że jedziemy do Istanbul. Weźmy sobie... Enedue Rike Fake. Makę fakę, 210, 280, jedziemy 280, bo jest stacja benzynowa, mam nadzieję, że nam się przyda ta stacja benzynowa. Jest słońce, o, możemy już tutaj odłożyć tą mapę. Dobra, dawaj mi papiery, papers please. Odpalamy tego naszego gruchota i ogólnie jedziemy. Ale się bardzo zdziwiłem, że gościu zajrzał mi, kurde, do bagażnika, przecież to nie powinno tak być. Dlaczego on mi zajrzał do bagażnika? Bo już chyba wyjeżdżamy z Europy, ogólnie Turcja jest... Do Istanbulu jest Europa, a później już jest Azja. Także jak ktoś jest z Turcji, to może być ewentualnie z Azji. Jak my zapierdzielamy, przecież mamy wszystko na zero. A my tak zapierdzielamy, obczać to, 100 na godzinę jedziemy, naprawdę. Przecież ja jeszcze tyle nigdy nie zapierdzielam. On się kopci na czarno! Jeżdżą samochody! Zobaczcie, ile tutaj jest samochodów w Turcji! Ej, Turcja, pomóżcie mi! Salam aleikum! Dzenanam ici! Paraver! Gudenesykin! Ja pierdzielę, nie? Ale jaja! I oni tutaj normalnie sobie jeżdżą.
Zobaczcie, jakie tutaj są niby piaski. Chociaż w Turcji chyba nie ma aż tyle piasku. Może jest dużo piasku, ale nie kurde wszędzie. Może tutaj przy granicy jeszcze nie będzie, bo tutaj będzie tak po europejsku jeszcze. Zobaczcie, Istanbul! Także jedziemy do Istanbulu! 280 km, dojedziemy! Co prawda kopci nam się jak 150. Połowę paliwa już nam zeszło, naprawdę? Jaka lipa, nie? Jaka lipa, patrz, w dup... Już chciałem przeknąć. Ale wpieprzył kurde dwa razy w dziurę i nic mu się nie stało. A my jedziemy i się kurde kopcimy. Ale scena, nie? Ale ja tutaj nie będę wymieniał silnika, nie, nie teraz. Musimy po prostu dojechać do tej Turcji. Co prawda jedziemy tylko i wyłącznie 40 na godzinę, ale musimy dojechać do tej Turcji. Znaczy już jesteśmy w Turcji, ale musimy dojechać do Istanbulu, bo przecież wywieziemy tutaj bardzo ważną paczkę z mumifikowanego Magemego. O Boże, masakra ci powiem, ty. Ale lipa, nie? Tak sobie tutaj patrzę na Discorda, w ogóle was tutaj bardzo serdecznie zapraszam na tego Discorda, link macie w opisie. Albo kopiujecie ten link i wbijacie sobie na przeglądarkę internetową, czy to jest Opera, czy Firefox, czy Internet Explorer, czy Edge, on się teraz nazywa, czy Chrome, czy Brom, czy inne seraty pierdaty. Wbijacie sobie, o już jest 210 km, dojedziemy, powiedzcie wy mi, że dojedziemy. Mamy stację po drodze, to jest raz, mamy pełen baniak, kanister paliwa w bagażniku. I powracając do Discorda, że tak powiem, możecie też sobie ściągnąć na smartfona, jeżeli ktoś nie ma komputera, i możecie sobie wbić nawet na smartfona poprzez aplikację Discord. Ta aplikacja też jest darmowa, nie? O Boże, kolejny... Jeszcze w dziurę w taką wpieprzyłem naprawdę? Ej, ile my tutaj jest, bo w ogóle biegu w tym trabancie, że my tak mieszamy, kurde, jak w garnku jakimś. Obyśmy rosół gotowali. Zatrzymam się po tą paczkę, chociaż się boję, że jak wyłączę silnik, to już go nie załączę. Ale scena, nie? Ale scena. Ale się kuźwa kopci, ty, ja pierdzielę. Patrz to. Zero. Zero. Wszystko jest na zero. Czyli tak jak to było poprzednim razem, no ale nieważne. Okej. Okay. Medicine. Warto było się zatrzymać po tą paczkę. Warto się było zatrzymać po tą paczkę, ponieważ zarobiliśmy teraz jakieś... No... A to jest w ogóle coś cenne, jest już troszeczkę bardziej, więcej cenne. Jak sami zauważyliście, przywieźliśmy teraz kawę z Bułgarii, ona jest o 2 marki droższa, także już tutaj mamy 8 plus, tutaj chyba jakieś zebraliśmy 40, to mamy kurde 50, no jest fajnie, jest pięknie, sprzedamy to za... Odpalił, dobra, odpalił, jest fajnie, jest pięknie. Pamiętajcie, że silniki od Trabanta są nieśmiertelne, bo to są dwusuwy, które są super, hiper, turbo, nieekologiczne. Wypuszczałem do atmosfery 3 kg rtęcia węglowego, jakoś tak. I ogólnie jest fest scena z tymi silnikami, ale Trabant jest spoko. Mówiłem wam ostatnio, że jestem na parkingu u siebie tam w Audi. Co tu tutaj jest? A strzałki, że mam zjechać. Istanbul 140 km. Jestem u siebie tam na parkingu. No, mamy taki parking wielopiętrowy. I nagle coś wyje. Wjeżdża kuźwa gościu Trabantem. Takim super hiper turbo zielonym, nie? Także masakra, muszę wam powiedzieć. Ogólnie bym sobie też Trabancika kupił, ale Trabant... Ja mam nadzieję, że to jest paliwo. Jest paliwo, okej. Okay. Ile mam jeszcze tego paliwa? 10 litrów, nie będzie 10 litrów, proszę cię. No dobra, 9, ale to jest zawsze więcej niż mniej. Dobra, zamykamy. Okej. I tak jak już, jak ten silnik już nie chce zapalić. Fajnie się, kurde, kaszle, oby kaszlak, nie? Wiecie w ogóle, co to jest kaszlak? To jest Maluch 126P, czyli polski Fiacik Maluch. I powracając do tematu, chciałbym sobie kupić Trabanta, ale troszeczkę dużo kosztują. No bo wydaje mi się, że te 2-3 tysiące euro będzie trzeba dać za jakąś fajną wersję z klimatyzacją, z parktronikiem, z tym, z wycieraczkami, z kierownicą i z oponami, z radiem. Jak ja tutaj wam pierdolę pociskam. A wy w ogóle mówicie, że ja fajnie opowiadam, dlatego mnie lubicie, nie? Masakra. Dlaczego nie oglądacie innych, tylko mnie? Powiedzcie mi dlaczego. Odpowiedzcie mi teraz z hashtagiem, dlaczego mnie oglądacie. nie będę mówił dlaczego, ale spoko. 70 km jeszcze jest stacja po drodze, ona... Dup. Jeszcze flaka, żeśmy lecili. Ale ogólnie jest fajnie, jest spoko, bo nie ma tutaj żadnej policji.
mamy zasłonę dymną, mamy flaka, ale jedziemy, nie mamy już prawie paliwa, bo mamy praktycznie no 5 litrów. Także jest scena, nie? Czy jest tutaj gdzieś stacja po drodze? Czy ja już tam widzę Istanbul? Czy ja tutaj widzę? Co tutaj widzę? Tu jest albo Schrottplatz będzie, albo będzie stacja benzynowa. Ja tu zjeżdżam. Ja tu zjeżdżam. Ale nie chcę tędy zjeżdżać, żeby się znowu jakaś nie wpierdzielić. Bo później już stąd nie wyjdziemy. Chociaż tam jest jakaś... Jakiś ten tam był, nie? Jakiś tunel, czy też o co w tym chodzi? Aha, bo to pewnie jest tunel po to, żebyśmy wyjechali sobie na drugą stronę. Wow, jak tu jest ładnie wszystko pięknie rozbudowane. Ho, ho, ho. Widzisz, tu jest z powrotem na Malko Tarnowo, czy jak to się tam nazywa? Straty pierdaty. I ogólnie jesteśmy na stacji, nie? Jest fajnie, jest pięknie, nie? Okej. Okej. Jest dobra, jest fajnie. Jesteśmy, można by powiedzieć, w połowie uratowani. Idziemy sobie teraz posprzedawać rzeczy, bo ich troszeczkę tutaj mamy. Otwieraj tą maskę tutaj, proszę cię. Pyk. Pyk. Okej, zamykamy. Otwieramy, tankujemy sobie już tutaj, sprzedajemy rzeczy. Nie ma oleju, nie? Sami powiedzieliście, że tutaj nie potrzeba oleju. Dobra. To tutaj sobie jeszcze musimy napełnić, ten kanister. Co to teraz było? Ja mam nadzieję, że my kurde odpalimy ten samochód, nie? Że nie będzie sceny. Widzicie, tutaj na zewnątrz się już nie chce tankować. Widzicie, co się tutaj dzieje? To jest po prostu jakaś scena. To jest katastrofa. Czy ja muszę kupić kolejny kanister? Naprawdę? Czy ja muszę kupić kolejny kanister, żeby do niego wlać benzynkę? Przecież to jest jakoś bez sensu, to jest bez sensu. Albo oni już może paliwa nie mają. Jaki bez sens, ta gra jest tak zbugowana jak Hello Neighbor, nie? Dobra, bierzemy sobie teraz tutaj skrzynki. Bo trochę tych rzeczy mamy, żebyśmy nie szli na 14 razy. To sobie wezmę tą skrzynkę i tą tutaj. W ogóle jak tutaj piszę po turecku? Jag? Jag? Super Jag! Spoko. Ogólnie też bym się przejechał do Turcji. Jakbym pojechał do Grecji, to bym pojechał do tej Turcji. Do tego Istanbulu. Bo ogólnie polecają, no. Dużo osób gada, że to jest jeszcze taki dziki kraj, ale nie. Była Jugosławia, Turcja i to wszystko, to już to jest wszystko spoko, no. Wiadomo, że tam jest troszeczkę biedniej niż kurde w Niemczech albo coś takiego. Ale jest w porządku, muszę wam powiedzieć. Bardzo bym chciał tam się przejechać. I troszeczkę pozwiedzać. Dobra, dawaj mi to teraz tutaj. Czy uzbiera mi się z 70k... Jeszcze weźmiemy sobie tutaj, czekajcie. Port Felix. Dobra, mamy Port Felix. Oddajemy teraz te rzeczy, które kupiliśmy w Bułgarii i znaleźliśmy tutaj na drodze. Bier to. I'm afraid we're not buying that. Okej, okay, no to spierdzielaj. Teraz to. Wow! Wow! Jest fajnie, jest pięknie. Kupić sobie to. Ile mamy kasy? Nie kupuję. Albo kupię, jakby mi się miał kurde samochód zepsuć. Ale tak mega, hiper, tuper, mega. Dobra. Dawaj. Okej. Okay. I mamy 52, jest fajnie, jest pięknie. Słyszę samochody, to już jest dobrze, że w Turcji samochody jeżdżą, a niestety w Bułgarii nie jeździły. Ale ogólnie jest tak chyba w tej Alfie, pri straty pierdate Alfie, że tego samochodu ogólnie nie trzeba. Jaki my mamy dach wygnieciony? Ale myśmy kurde zdemolowali ten samochód. Ale tu jest scena, nieważne. To jest Trabant, on potrafi wszystko, no. Także ja się w ogóle tym tutaj nawet nie przejmuję. Ja tutaj teraz walnąłem w ten słupek. Bo ten samochód i tak już jest zdemolowany. No już prawie dojechaliśmy, no ile mamy te 70 km? Gdzie tu jest Istanbul? Tutaj? Dobra, jest tutaj Istanbul. Także jedziemy dobrze, zobaczcie jak tu jest wszystko ładnie, pięknie rozbudowane. To jest masakra, naprawdę, twórca musiał poświęcić na to jakieś pół godziny. Żeby zbudować coś takiego, że stacja jest tutaj na dole. Przejeżdżasz się przez tunel, wjeżdżasz tutaj do góry, no to jest masakra, muszę wam powiedzieć. Chyba, że po drugiej stronie jest Schrottplatz. Ale nie chcę próbować, no bo już prawie dojechaliśmy, zobaczcie, przejechaliśmy 3492 km. Jest tyle do Istanbulu chyba, albo będzie, może będzie. Może będzie, może rzeczywiście będzie. Tutaj też się gdzieś da pojechać, zobaczcie to. Tam pewnie będzie jakiś Schrottplatz. Ale ja już tutaj widzę Istanbul, ziomek! Patrzcie, wszędzie tu jest islamskie pierdoły, tutaj są. Wow, co to teraz było? Wpadłem w poślizg, jakiś mega. Ale dlaczego wpadłem w poślizg? Czyżby mi wszystkie cztery opony wypadły? Wow, no co tit? Co tit, pesy mi ziomek? Jak zatitał ty. Zobaczcie, tu mamy kurde jakiś mościk. Chyba się przestraszył. Nie da się już zatitać, już nawet titek nie działa. Zobaczcie, tutaj już normalnie meczet widać, wszystkie kurde ładne, piękne rzeczy. Bardzo mi się to po... Wow!
trzypasmówka naprawdę tu jest, bo Istanbul ogólnie jest wielkim miastem. Zobaczcie sobie, kurde, na zdjęciach, jak Istanbul pięknie wygląda. To jest drugi Dubaj. Taki do osiągnięcia Dubaj, bo Dubaj jest strasznie drogi. Ale Istanbul, dlaczego nie? To jest po prostu maras, słuchaj. Zobaczcie tam, kurde, jak pięknie. Jakie piękne piksele, jakie piękne kwadraty. Piękne meczety i w ogóle straty pierdaty, no. I obczajcie to, no. Już prawie dojechaliśmy, zobaczcie, że tu jedziemy przez to miasto. Jedziemy. Ja sobie aż tutaj otworzę, otworzę. Powiedziałem, że otworzę. Ale się fajnie cicho zrobiło. Wow, jaki most, kurde, podświetlony. Wow. W ogóle tu jest, nie wiem jak ta rzeka się nazywa, czy to jakaś tam zatoka, ale ogólnie tu jest taka rzeka przy Istanbulu i wpływa do jakiegoś tam morza, ale nie pamiętam teraz jakiego. No zobaczycie sobie, pewnie teraz wielu z was weszło na jakąś tam Google Maps albo coś takiego i sobie sprawdza, jak teraz tutaj wszystko wygląda. Wow! Ten most nawet zmienił kolory. Wow! Pewnie się teraz ze mnie... Wow! Teraz znowu na fioletowy poszedł. Pewnie się bardzo dużo osób ze mnie śmieje, że jedziemy sobie takim pierdzioszkiem, który się kopci. Mam dwa flaki, jak nie cztery. Nie mam paliwa, ale mam jakąś, kurde, mumifikację z tyłu. Ja jestem ciekawy, co to... Wow! Żółty kolor się nawet zrobił. No ile tutaj się będzie jechało, człowieku? Ja tutaj bym chciał pocisnąć z 300 na godzinę. Jak tu jest taki fajny mościk. Ciekawe, czy da się scheatować tą grę. Zobaczcie, teraz taki ładny, selenowo-turkusowy kolor. W ogóle tutaj nie ma żadnego pasa granicznego. Ale scena, no. Ale już prawie jesteśmy, już prawie jesteśmy. Nie mamy co prawda paliwa, ale już prawie jesteśmy, no. Istanbul jest wielki, dlatego musicie się uzbroić w cierpliwość. Szkoda, że nie dało się do tego kanistra zatankować. No kurde, no gdzie tu jest jakaś stacja, no proszę was, no już prawie dojechaliśmy, no proszę was, no. Dlaczego wy mi tworzycie takie trudne gry, no? Gdzie tu jest motel? Gdzie tu jest, kurde, no gdzie ja to mam? Proszę, ja muszę tam dojechać! Zostały mi 2 litry paliwa, naprawdę, no to przecież to są 2 litry. Tego nie ma więcej, to są 2 litry. Czyżby tu już był koniec, czy może źle pojechaliśmy? Nie gadajcie mi teraz, że źle pojechaliśmy. Fuck! Gdzie teraz? Tu nie mogę jechać? Zaraz mi zabraknie paliwa, nie? Ale tak mega. Ja pierdzielę, nie? Widzę już miasto, ale zabraknie mi paliwa. Zabraknie mi po prostu paliwa, nie? I będzie scena. Patrzcie, za chwilę się zatrzymamy. Co?! Daj mi paliwa, chłopie! Dojedziemy, proszę was, dojedźmy, proszę, no już prawie jesteśmy. Nie titaj, ja jadę na niemieckich blachach, nie możesz na mnie titać. Wow. Tu jest wszystko, tutaj chcę wjechać, patrz, tutaj. Wjedźmy sobie tutaj. Jak się teraz z tego przestraszyłem, myślałem, że ktoś we mnie wpieprzył. Ale już nie mamy paliwa, nie? I to jest właśnie ból. To jest ból i gorączka. Ja wezmę ze sobą kasę, żebyśmy sobie tylko i wyłącznie zasejwowali. I żebyśmy przeszli już tą grę, no. Dawaj mi teraz tą kasę tutaj, proszę cię. 50... Nie zamykaj tych drzwi! Nie załączaj awaryjnych, bo zabraknie prądu. Wow. Echane? Co to jest echane? Jak tutaj wygląda? Obczajcie to. Jakieś ciężarówy. Motel! Patrzcie, jak żeśmy byli blisko! Ja teraz troszeczkę scheatuję tą grę. Kasap. Nie jest kebab, tylko kasap. Efe is jerleline serwis japiller. Japiller! Lajka. Wszędzie są serwisy z lajki. Wszędzie są outlet center. Nie, to się tutaj nazywa outer shop. Ale scena, no już prawie dojechała. W ogóle myśmy pod prąd chcieli jechać. Oni za chwilę tutaj w nas wpieprzą, no. Dojechaliśmy, nie? Mam nadzieję, że po prostu trzeba tutaj wejść i zasejwować tą grę. I to będzie na tyle. Ja zrobię tak, że ja po prostu sobie sprowadzę tutaj ten samochodzik. Welcome, you'll be staying with us tonight, ok? Nic tu też nie ma napisane. It's 40 for the room. Dlaczego tam jeszcze po bułgarsku pisało? Get out of here. Dawaj mi tutaj kasę. Dawaj. Jest! 40, kuźwa, 5, nie? 45, patrzcie ile mamy kasy, 90? 97, ja się czuję jak Bóg. Ja się po prostu czuję jak Bóg, nie? Nie, ten tutaj też nic nie daje. Ten też tutaj nic nie daje. Ten też nie, ale zdobyliśmy 45, nie? To jest po prostu mega, nie? Mega, że dostaliśmy, kurde, pieniążki. Bo ja bardzo na nie czekałem, ale to tak bardzo mega hiperturbo mocno, nie?
Hey there, zaraz zapłacę, albo teraz już płacimy, dawaj. You'll be staying in room 2C, on the second floor. Okej, okay. We can't just get out of the... I co dalej? I co dalej? Skończyliśmy to już? Dlaczego wszędzie są pokoje takie same? Bez sensu. Bez sensu. Kładziemy się spać. I co się teraz stanie? Czy to już będzie koniec? Day 7. Istanbul. 7 dni do Istanbulu jechać. Samochodu, ja się myślałem, że to się zatnie i ten samochód się jednak tutaj pojawi. Czy to będzie jakieś zakończenie tej gry? Echane. Nie kradnij. Tu jest ten znak znowu, nie kradnij. Czy to będzie jakoś zakończenie tej gry? Piękna Turcja, naprawdę. Jest hiper, super, mega, hiper zbudowana. Ale ogólnie niczego tutaj nie ma. Po co ja wiozłem pojazd z tymi... tą mumifikację jakąś śmieszną. Zmumifikowane coś tam. Po co myśmy w ogóle tutaj przyjechali? Ja myślałem, że my teraz, kurde, dostaniemy... z 1000 kasy, żebyśmy mogli wrócić z powrotem do Niemiec, a tu dupa. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam teraz jechać? Ja bym musiał sobie mapkę zobaczyć, gdzie teraz by się tutaj dostać. Żeby nie było, że muszę tutaj do jakiegoś meczetu wjechać albo coś takiego, ale to teraz po prostu ignoruję i już. Czekajcie, wiecie co? Ja teraz się dostanę do samochodziku i zobaczymy, czy rzeczywiście coś się innego na mapie pojawi. Żeby nie było tak, że musimy teraz wrócić z powrotem do Turcji. Do Niemiec! Turkię! Zobaczcie, kurde, mosty, wszystko ładnie, pięknie porobione. Żeby nie blokować tutaj ruchu, ale i tak tutaj nikt nie jeździ. Wszyscy mają tutaj klimatyzację. Ja wcześniej tego nie zauważyłem, czy w Bułgarii, albo gdzieś tam były, ale ogólnie tutaj w Turcji, zobaczcie, wszyscy mają klimatyzację. No te mieszkanie jest jakieś biedne, te i te też. Te tutaj też. No chyba, że ktoś chce mieć tylko i wyłącznie jeden klimatyzator na dom, a nie 14. Ale kurde, nawet jak to jest pre-sri alfa, to wydaje mi się, że on powinien tutaj gdzieś coś postawić, jakiś budynek, dzięki któremu wjeżdżamy do niego, albo oddajemy tą pakę, którą żeśmy zdobyli. Tutaj jest lajka. Tutaj nic nie ma, tutaj jest znowu Echane. Żeby to jakoś zakończyć, no bo ja przecież specjalnie tutaj przyjechałem. Po co ja tutaj przyjechałem? Ot tak sobie po prostu, ale śmiesznie. Tu jest ten mościk. Zobaczmy sobie na mapę. Mapa nie działa. Działa. Day 7, Turkey, continue onward. Purchase engine repair from a total of sold, remember. Footstep distance driving. Standard oil delivery. Co to tutaj wszystko jest, ty? Tutaj wszystko będzie do odblokowania, ale tutaj niczego nie odblokowałem. Dlaczego? Distance driven, fuel used, a okej, dobra. Tutaj jeszcze wszystko będzie aktualizowane. Ale scena, ty naprawdę, dojechaliśmy kurde do Turcji. A myślałem, że odpali. Ale przecież paliwa nie mam, ale scena. No dobra! Moi mili, dojechaliśmy do Turcji, jeżeli kurde ja tutaj coś pominąłem, że tutaj coś gdzieś trzeba coś oddać, tą głupią, obsraną paczkę, no bo po co my to tutaj wieziemy? Po co? Co to tutaj w ogóle jest, powiedz tymi? To dajcie znać, ale kurde, trzęsienie ziemi. To dajcie znać! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Za łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!